Dzień dobry. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, dlatego dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o idealnej książce na ten czas. Mianowicie, kilka dni temu miała premierę książka o zmartwychwstaniu Jezusa, której autorem są Gary Habermas i Michael Lycona. A skoro będziemy świętować zmartwychwstanie, to warto dowiedzieć się trochę więcej o tym wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu. Na początek jednak chciałabym Wam przytoczyć takie słowa świętego Pawła, które zresztą na początku tej książki cytują także autorzy, a mianowicie: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. Bardzo mocne słowa i faktycznie, jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to oznacza, że chrześcijaństwo jest fałszem i wówczas mamy ogromny problem, bo nadal trwamy w naszych grzechach. Jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to był fałszywym prorokiem albo jakimś oszustem. Jeżeli jednak zmartwychwstanie to prawdziwe wydarzenie w dosłownym tego słowa znaczeniu i chrześcijanie głoszą prawdę, mówiąc o tym, że Jezus zmartwychwstał 2000 lat temu, to jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii całego świata w ogóle. Słuchajcie, często zadajemy sobie takie pytanie i zadajemy je innym. Kim jest dla Ciebie Jezus? I myślę, że kolejne pytanie, jakie warto sobie zadać, chociaż raz w życiu, to jest pytanie, czy faktycznie doszło do zmartwychwstania. I Gary Habermas i Michael Lycona przedstawiają szereg dowodów, odwołując się do historii, a właściwie do faktów historycznych, aby przekonać czytelnika, że zmartwychwstanie to nie mit, a wydarzenie historyczne, poparte świadectwami. Autorzy proponują wręcz taką metodę, którą nazywają minimum faktów, a polega ona na przedstawieniu właśnie wiarygodnych danych, które mają mocne oparcie w świadectwach i dodatkowo są też akceptowane jako prawdziwe przez sceptyków wobec chrześcijaństwa. Dodatkowo Habermas i Lycona obalają szereg alternatywnych teorii wyjaśniających zmartwychwstanie. Przekonują, że zmartwychwstanie nie zostało zmyślone przez uczniów, że nie jest to mit albo jakieś oszustwo. Podają argumenty również za tym, że Jezus umarł na krzyżu, a nie tylko stracił przytomność czy zemdlał na chwilę. Przekonują, że niemożliwe są halucynacje uczniów, którzy mogli widzieć, którzy widzieli swojego Jezusa po śmierci, że to nie były halucynacje, że oni go widzieli naprawdę. Wreszcie stawiają czoła także naturalizmowi, który podpowiada współczesnym ludziom, że cuda, takie jak zmartwychwstanie, nie są w ogóle możliwe. I słuchajcie, temat zmartwychwstania oczywiście to nie jest nowa rzecz w Kościele. Znany jest od tysiącleci. Nie jedna książka na ten temat powstała. Ale czym różni się ta pozycja od wszystkich innych, na przykład od tej pozycji? Otóż Habermas i Lycona chcą w niej nie tylko przekazać wiedzę o samym zmartwychwstaniu, ale także przedstawić czytelnikowi sposób, jak tą wiedzą dzielić się z innymi. Jest to, uważam, jeden z takich większych atutów tej książki, bo często rozmawiamy z ludźmi o wierze i dajemy się czasami zapędzić jakiś ślepy róg, czy tracimy ochotę, żeby rozmawiać i argumentować. Natomiast autorzy zdecydowanie dodają odwagi i naprawdę pokazują, jak takie rozmowy prowadzić, żeby one były wartościowe. Polecam tę książkę między innymi katechetom i wszystkim pracującym z młodzieżą. Z pewnością pomoże ona Wam się uporać z trudnymi pytaniami, które być może napotykacie w swojej pracy czy w swoim doświadczeniu takim życiowym. Książkę o zmartwychwstaniu Jezusa, Garego Habermasa i Michaela Lycony znajdziecie oczywiście w naszej księgarni. Link podam w opisie filmu. Zajrzyjcie też na nasz profil naszej księgarni Contra Gentiles na Facebooku, ponieważ tam znajdziecie świąteczny rabat, a część wpływów przeznaczamy na pomoc dla Ukrainy.
O książce i zmartwychwstaniu Jezusa mówiła Małgorzata Matej.